Już po raz piąty w ognisku pracy pozaszkolnej zorganizowane zostanie spotkanie z piosenką. To kolejna możliwość zaprezentowania swoich wokalnych umiejętności dla uzdolnionych Grudziądzan. Konkurs ma na zasadzie promowanie śpiewania, występów na scenie, pokazywania, zdobywania pierwszych swoich szlifów, więc serdecznie zapraszamy każdego, kto po prostu sobie śpiewa. Trzeba przygotować dwie piosenki, jedną piosenkę po polsku obowiązkowa, a druga może być w jakimś innym języku. Organizatorzy przed konkursem nie zaplanowali żadnych dodatkowych przesłuchań. Oznacza to, że udział może wziąć każdy bez względu na prezentowany poziom. Jest to konkurs otwarty dla każdego, tak jak mówię, nie mamy żadnych, nie wiem, kryteriów kwalifikacyjnych, po prostu przychodzimy, śpiewamy i zapraszamy chętnie każdego. Termin zgłoszeń co prawda mija dzisiaj, jednak organizatorzy zapewniają, że dla spóźnialskich również znajdzie się miejsce na scenie. Przyjmiemy każdego, jak nawet się zgłosi do nas w dniu imprezy, chociaż wolimy wcześniej, żeby sobie zaplanować kolejność i kwestie techniczne występu. Piąte spotkanie z piosenką tradycyjnie już nie ma z góry narzuconej tematyki, czy też motywu przewodniego. Tematyka jest dowolna. Każdy śpiewa to, co najbardziej mu wychodzi, to, w czym się dobrze czuje w takim repertuarze. My to wolimy, żeby był szeroki repertuar u nas, bez żadnych ograniczeń. Konkurs odbędzie się jutro, czyli 28 maja o godzinie 16:00. Dopingowanie uczestników mile widziane.